Witam, witam, witam na szybkości. Z czego zrobić nożyk do rzeźbienia w drewnie? Takie były plany, ale szkoda mi, gdyż ponieważ numer 59 to jest chyba numer narzędzia. Pod spodem duże E, jak Ernest Grzegorz, wisienki dwie, małe I, jak Iliona, i L, duże jak Leon. Pod spodem Wilhelm Schmidt 1858. I na drugiej części nożyka znowu EG i L. Ile to ma lat? No ze stówę, może trochę więcej. Moim zdaniem jest to tam przełom XIX i XX wieku. Nie rozkręcałem tego nawet. Może rozkręcę za chwilę, a może nie. Tu jest tak, tu jest reszta tego struga hebla. Tak jak go mam, tak go mam. Nie kombinuję, bo nie używam go jako struga, tylko po prostu jako coś fajnego, bo dużo lat mającego. Tu jest jakaś regulacja. Nie? Tu jest obłamane niestety. Tu było jakieś pewnie logo. Nie. To jest jakiś coś metal, myślałem, to może spółka. Ale metal. Nie wiem, czy widać, ale w sumie nie tak dużo, bo co mi się rzuciło, że tak dużo dziurek, ale nie. Robaczki. Tu dziurka. Tu dziurka. No, czyli jakieś tam sporadyczne te robactwo. Tu nie oryginalna część, tak. Chyba, bo struk jest. Tutaj tak jakby chciał pęknąć, nie? No i ktoś po prostu wzmocnił. Jak to szło? To jest chyba na kwadrat, jest tak? No. Tak? I to jeszcze tu. No. Komplecie, nie? Tu widać, że ostrze tu. Ostrze delikatnie zaczęło atakować ten kawałek metalu. Sama stal tutaj wydaje się być dobra. No i strój musiał być nawet, no nie wiem, czy próbowany ostrzenia, czy coś, bo coś tam było z tym robione, nie? Teraz pierwszy ten, pierwszy raz. Dobiorę się do tej nieoryginalnej śrubki tutaj. Aż sam jestem ciekaw, jak to tam w środku jest. A dobiorę się, albo się nie dobiorę. Czy jestem szczęśliwym posiadaczem coś przypominającego śrubokręt?
Wiedziałem, czy ładowałem, czy nie ładowałem. Zobaczymy, czy da radę. Ja myślałem, że jakaś normalna podkładka, a tu podkładka z takim. Wszystko mi leci. Podkładka z takim czymś. Klawiatura cała. I teraz otwarcie. HT. Kurde, tej. Nie wiem, czy widać, ale to. Wtedy to ja takie jak jesienie, ale to na wypasie te. A po co to jest? Po co to jest? Że co? Tu jest te delikatne niby szczerbionko, malutkie. Od tego i tu jest ósemeczka ten. A ósemeczka taka współczesna, co? Dobra. Kawałek materiału czy czegoś. Dobra. Zamykamy skubańca tak jak był. O właśnie, dopisałem jeszcze pod spodem garantię. Bo ten byłem ciekaw, nie co jest napisane, nie chciałem się tego od. To się trochę ten kurz, nie? Garantie gusy tachl. Przez 3S? Gusy tachl. Dobra. No. Mała rzecz, a cieszy, nie? Nie bardzo. Co się wkręciło w to miejsce? Dobra. Co długo to trwa? Nie chcę gruntu zerwać. Tak sobie to złożę.
tyle lat jako takim stanie zachowany. Ale miałbym go teraz popsuć, to może jednak nie. No w każdym razie takie ustrojstwo w tym zamknięte tak się prezentuje. Mi się wydaje, że fajne. Kirschen, później ta firma się nazywała, czy tam jakoś, znaczy w sensie Kirschen, ale tu jest jeszcze bez tej nazwy, więc DEGIL. Pani chyba, nie wiem, czy to jest jakaś firma współpracująca z nimi, czy coś, nie wiem. Dobra, nara.